Film nie jest sponsorowany, a nagrałem go hobbystycznie, tak jak wszystkie pozostałe inne materiały na moim kanale. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem, Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, jednakże trochę inny niż zazwyczaj, bo trochę inna inwestycja, a konkretnie odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Burucha i kamienic przy ulicy Królewskiej 6, 8, 10/12. Co tu będzie budowane? Odbudowa tych budynków, tak jak były w 1939 roku. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się przy miejscu odbudowy Pałacu Saskiego. Aktualnie trwają prace archeologiczne i badanie starych piwnic. Koszt inwestycji to 2,5 miliarda złotego. Prace mają zakończyć się po 2030 roku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No dobrze, może zacznijmy od tego, jak to aktualnie wygląda i co tu jest teraz robione. 18 sierpnia na Placu Piłsudskiego 2022 roku w Warszawie ruszyły prace pierwsze. Prace związane z przygotowaniem terenu do odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Burucha oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Ja będę mówić ogólnie Pałacu Saskiego, bo zawsze będzie mi chodzić o te trzy budynki. Natomiast najważniejsze jest to, że w fazie początkowej obszar planowanej inwestycji zostanie odgrodzony, tak jak to już widzicie na tych ujęciach. Następnie rozpoczną się prace ziemne zmierzające do odkrycia piwnic zburzonych podczas II wojny światowej. Obszar ten będzie otoczony 680-metrowym ogrodzeniem, które będzie zabezpieczać ten teren prac, między innymi właśnie tych piwnic, które w tym miejscu widzimy. A docelowo także będzie odgradzać ten płot, teren budowy. Co warto podkreślić, na płocie mamy również wystawy tego, jak wyglądał kiedyś Pałac Saskiego, jak wyglądały ruiny podczas ostatnich wykopalisk w latach 2006 i 2008 i w niektórych miejscach są wizjerki, aby można było zobaczyć, jak to wyglądało. Kolejny etap prac ziemnych, który rozpoczął się już, to jest zdjęcie płyty przykrywającej plac Piłsudskiego oraz usunięcie trawniku wokół grobu nieznanego żołnierza, do którego dostęp będzie pozostawiony przez cały okres realizacji inwestycji i ten grób nieznanego żołnierza będzie wkomponowany oczywiście w cały Pałac Saski, ale będzie to ten element, który stoi i cały czas on będzie stać. Następnie zostaną usunięte warstwy piasku i to już oczywiście zostało zrealizowane, natomiast ten piasek był specjalnie tutaj ułożony. To był piasek kwarcowy i fizalina, który został przykryty którym zostały przykryte odkopane piwnice wraz z zakończeniem prac badawczych, archeologicznych w 2008 roku. Całe te fundamenty są wpisane do rejestru zabytków, więc ich mury będą dokładnie sprawdzane oraz poddane pracom konserwacyjnym, aby w przyszłości w tym miejscu można było udostępnić je zwiedzającym. Na przełomie jesieni i zimy rozpoczęły się prace archeologiczne, które tym razem obejmą swoim zakresem nie tylko właśnie Pałac Saski, ale również Pałac Burucha oraz kamienice przy ulicy Królewskiej. Gruzy tych budynków po zakończeniu II wojny światowej zostały wywiezione, a pozostałości fundamentów zostały zasypane. Wykopaliska w tym miejscu będą zatem prowadzone po raz pierwszy, więc mogą być tam ciekawe rzeczy. Teraz idziemy, jak to miało wyglądać, przynajmniej w teorii zgodnie z informacjami ze strony, którą tutaj wam czytam, czyli wszystko, co wam tutaj mówię ogólnie, jest ze strony Pałacu Saskiego, który ma swoją własną stronę. Natomiast w teorii do 6 października 2022 roku zostało wszystko odsłonięte w 60% i jeżeli takie tempo byłoby zachowane do końca roku, to byłoby wszystko już odsłonięte. Mało tego, do końca roku 2022 roku całość miała zostać przykryta specjalnym dachem, aby się tutaj, no, mówiąc kolokwialnie, nic nie psuło, bo to jest jednak zabytek wpisany do rejestru zabytków, w związku z tym powinien być odizolowany na przykład od deszczu, który tutaj jest. Tak się niestety nie stało, jak widzicie na ujęciach, cały czas latam dronem i wszystko widzimy. Następnie, idąc dalej, w pierwszym kwartale tego roku planowane jest przygotowanie kolejnych prac, kolejnego fragmentu inwestycji. Celem rozpoczęcia będzie prac archeologicznych pod oficynami Pałacu Burucha od strony ulicy Wierzbowej. Następnie w tym roku będzie również
ogłoszony konkurs architektoniczny, w ramach którego wyłoniony zostanie zwycięski projekt na odbudowę Pałacu Saskiego, no i pozostałych budynków. Zakończenie całych prac archeologicznych przewidziane jest na koniec tego roku, czyli na koniec roku 2023. Jak wyglądał kiedyś pałac i co tu się właściwie kiedyś znajdowało? Pałac Piłsudskiego w swoim obecnym kształcie pełni funkcję reprezentatywną, m.in. za sprawą usytuowanego przy nim Grobu Nieznanego Żołnierza oraz dzięki organizowaniu tu uroczystości państwowych. W okresie II Rzeczypospolitej wydaje się świadczyć tutaj, że było podobnie, ponieważ w tym miejscu, w Pałacu Saskim, miał siedzibę sztab generalny, a od 1928 roku sztab główny Wojska Polskiego. W Pałacu Burucha znajdowały się wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Natomiast, jak dobrze wszyscy wiemy, 27 grudnia 1944 roku wycofujący się z Warszawy Niemcy w ramach akcji wyburzania miasta rozpoczęli wysadzanie Pałacu Saskiego w powietrze. Dwa dni później dzieło zniszczenia ukończyli, a stołeczny Pałac Piłsudskiego został ostatecznie pozbawiony historycznej zabudowy w tym miejscu. I od tamtego czasu pałacu nie ma, ale może wróci. Przynajmniej wedle założeń. Ale teraz czas na ciekawostkę od Sykuta, bo te prace, tak jak powiedziałem już wcześniej, kiedyś już tu trwały. W 2006 roku samorząd Warszawy i prezydent Polski podjęli decyzję o odbudowie Pałacu Saskiego. Okazało się jednak, że w ruinach kryje się wiele cennych rzeczy, więc ruiny zostały właśnie wpisane do rejestru zabytków, a całość została zasypana. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i tak to było właśnie. Kiedyś już tu były prace robione. Wtedy się to zakończyło. Teraz jest większe założenie, że faktycznie to zostanie zrealizowane i wszystko ukończone. Ja tak jak powiedziałem na wstępie do filmu, to nie jest film sponsorowany. Ja nie jestem tutaj, żeby popierać tą inwestycję czy nie, ale jestem właściwie za tym, żeby popierać tą inwestycję. Ponieważ to jest symbol Warszawy, który został zlikwidowany. Nie będę mówić, że inwestycja jest tania, bo 2,5 miliarda złotych to jest naprawdę dużo pieniędzy. Ale zgodzę się z waszymi komentarzami, które piszecie mi pod różnymi filmami, że ten pałac powinien zostać odbudowany, ale na przykład za pieniądze osób, które go wyburzyły, czyli przez Niemców. I nie będę tutaj wchodzić w polityczne dyskusje i tak dalej, ale po prostu chodzi mi o to, że osoby, które go wyburzyły, powinny ponieść konsekwencje i zapłacić za odbudowę tego, co wysadzili w powietrze. Natomiast, co warto podkreślić w tym miejscu, to jest to, iż to jest ważny element, który może na stałe ponownie wpisać się w krajobraz Warszawy. A ponieważ to był bardzo charakterystyczny jednak element Warszawy, no i też pełnił funkcję publiczną, no to warto, żeby on wrócił. Tym bardziej, że aktualnie Plac Piłsudskiego, nie wiem jak dla was, ale dla mnie, jest bardzo pusty. I tu się właśnie faktycznie nic nie dzieje. W sensie, wiadomo, są oczywiście uroczystości państwowe i tak dalej, ale nie będę ukrywać, że brakuje tutaj jakiegoś życia. Kto tu normalnie przyjdzie chodzić po tym placu, kiedy nie ma żadnych uroczystości, jeżeli nie jest na jakiejś wycieczce historycznej i nie jedzie do Pałacu Saskiego? Na tym placu nic się nie znajduje. A gdyby wrócił Pałac Saski, faktycznie to by się zmieniło. Ale może powiem faktycznie, co tu jest planowane, aby wróciło. Wiem, że oczywiście to jest sporne, jeżeli chodzi o te instytucje, które mają się tutaj pojawić, ale powiem, jakie są przynajmniej założenia. Zgodnie z założeniami odbudowy obiektu, ponownie zyska on funkcję publiczną. Zostaną przeznaczone m.in. na potrzeby Kancelarii Senatu RP oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zyskają też bezpośrednio mieszkańcy Warszawy, jak i odwiedzający miasto. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczy instytucje, które w pałacu wspólnie stworzą nowo kulturowo-historyczne centrum stolicy. Otwarta będzie ogólnodostępna przestrzeń koncentrująca różne formy sztuki i opowieści o historii, stanowiąca miejsce spotkań i dialogu. Do wypracowania koncepcji, jej zagospodarowania oraz stworzenia wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego został powołany zespół użytkowników, w którego skład weszli przedstawiciele instytucji kultury oraz instytucji państwowych. Natomiast teraz chyba najważniejsze elementy. Pomijając to, że już wiemy, co tu będzie się znajdować, to chyba najważniejszy element jest to, kiedy to będzie się znajdować. Tak jak powiedziałem na wstępie, prace aktualnie archeologiczne mają się zakończyć mniej więcej w tym roku. Później będzie szereg elementów badania tego faktycznie, co tutaj mamy, ponieważ na tych fundamentach, które w tym miejscu widzicie, mają być osadzone nowe fundamenty nowego budynku. Tak, one są wpisane do rejestru zabytków, więc na nich cały nowy budynek będzie powstawać.
W związku z tym prace projektowe tutaj domyślam się, że będą dosyć długo trwać i dlatego generalny wykonawca ma zostać wybrany dopiero w 2025 roku i budowa ma potrwać 5 lat do 2030 roku i ma być wtedy oddany do użytku. I od razu tutaj odpowiem na pytanie, czemu aż 5 lat to będzie realizowane, to ja wam powiem z góry, że ja całkowicie to rozumiem, ponieważ to jest budynek z bogatymi rzeźbieniami i bogatą architekturą zewnętrzną, więc tak jak mamy na przykład Świątynię Opatrzności Bożej, gdzie jest dużo właśnie rzeźb, te rzeźby nie powstają w 5 minut. One są realizowane przez odpowiednio do tego osoby, przez artystów i to trwa. To wszystko trwa. Tak samo jak elementy papierowe, papierologii, jeżeli chodzi o projekty, pozwolenia na budowę, czy pozyskiwanie działek, ale z tego co wiem, tutaj już te prace trochę się przyspieszyły. Przy okazji powiem, że obok jest Park Saski, i on też może będzie przebudowany trochę w ramach tego, jak to wyglądało kiedyś. Ale jak dokładnie, to tego nie powiem, bo o tym trochę mało wiem. A wiem też, że tutaj jakieś staracie pomiędzy miastem a Pałacem Saskim były w tym dziedzinie, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Ale nie będę ukrywać, że dla mnie ta inwestycja, jak powiedziałem też wcześniej, powinna wrócić. A co wy o tym sądzicie? Czy ten Pałac Saski z pozostałymi budynkami powinien wrócić do Warszawy? Na mapę Warszawy i do architektury, która w tym miejscu się znajduje. Proszę o komentarze nie polityczne, tylko o komentarze faktycznie szczere, jeżeli chodzi o mieszkańców Warszawy lub o osoby, które po prostu przyjeżdżają w ramach turystyki. Bo wszystko, co jest polityczne, mnie tutaj nie dotyczy, a tak jak powiedziałem wcześniej, ja to realizuję w ramach innych informacji, które są realizowane na temat Warszawy. Jeśli napisaliście już coś ciekawego i ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. No i zapraszam do kliknięcia subskrybuj. Bo jeśli takie filmy wam się podobają, to znaczy, że możecie ich oglądać więcej właśnie na moim kanale. I też dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, aby się pojawiały kolejne filmy na temat Pałacu Saskiego, jak będą jakieś kolejne prace i kolejne postępy. Bo nie będę ukrywać, że ta inwestycja trochę mnie interesuje, a latanie w tym miejscu nie jest łatwe. Ale odpowiadając wszystkim osobom ciekawym, które mogą być po prostu, czy ja tu miałem pozwolenie na latanie, odpowiadam łatwo i prosto. Podczas mojego końca lotów w tym miejscu skontrolowała mnie tutaj i policja, i wojsko, które w tym miejscu jest, i wszystko było dobrze. Także wszystkie pozwolenia miałem od SOP-u i od innych instytucji, które potrzebuję w tym miejscu, aby latać. Więc wszystko jest do zrealizowania, tylko pytanie, czy chcecie oglądać kolejne filmy na ten temat. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!